Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebston. Dzisiaj kolejny odcinek z gry Valorant. Jak widzicie, mamy nowe misje: podnieś kulę ulta i kup tarczę. Do zrobienia, nie jest takie trudne do wykonania. Dzisiaj zagramy sobie gorączkę Spike'a. Standardowo trzy gierki. Znaleziono grę. Więc zaczynajmy. Mapa Ascent, też ciekawie. Instant lock, jak widzicie, trzech. A wiecie co, zagram sobie Sage, czemu by nie? Wszyscy szybko wybrali. Gramy na Sowę, Reyna, Killjoy, Sage i Raze. U nas Reyna, Jett, Omen, Sage i również Raze. Gorączka Spike'a. Sage, spowolnij ich, a ja ich wykończę. Tak jak ćwiczyłyśmy. Hello guys. Nikt się nie chce odezwać? No, jeden napisał. Wiecie co, mogą zrotować na B. W sumie tam tylko Raze było widać. Zostało 30 sekund. Zostało 10 sekund. Naprawdę, kampili tam. No cóż, runda dla nas. Mamy bulldoga. Pewnie zastanawiacie się, co chcę zrobić. W sumie nie wiem. Ładnie rozdałem, co? Ostatnia runda przed zamianą. Pamiętajcie, że w walce wszystko może się zdarzyć. Tutaj jest taka ciekawa ściana, którą można zrobić. Patrząc na poradniki, robicie ją na tej studni i macie fajny wgląd na mida. Widzicie? Wyjdą czy nie wyjdą? Zostało
chyba nie. Są na szorcie. Co to było? Co to było teraz? Jak się minąłem, tego nie wiem. Tutaj też możecie zrobić ścianę, żeby rzecz skoczyło. Został jeden wróg. From middle. City. Został jeden wróg. City left. No niestety nie wyszło. 48 zostało na mnie. Ciekawe. Ale wszyscy poszli po fragi i tak to wygląda. O Boże, Aresa oczy osobiście nie cierpię, no ale cóż. Spróbujmy zrobić ścianę tutaj. Patrzyłem na poradniki, może się uda. Nie udało się. One mid. Czas na polowanie. Został jeden gracz. Zostało 30 sekund. Mam gotowego. Twoja służba wciąż się zapala. Został jeden gracz. Zostało 10 sekund. Spike podłożony. Został jeden dziennik z bitwy. Porobione. No, nawet top wynik miałem. Ciekawie. No widzicie, udało się wygrać jedną gierkę, więc przechodzimy do drugiej. Kiedy będą nowe misje? Poziom konta reset za 21 godzin. Znaleziono grę. Ciekawe. Ogólnie możecie pisać co tam u was. Z miłościem poczytam. Jeżeli chcecie zagrać, też możemy. Nie ma problemu. W sumie ja nie widzę problemu. A wezmę. Znowu Sage.
Sage, wam powiem, to jest taka niedoceniana postać tego, co zauważyłem, bo praktycznie umiejętność grania tą postacią zależy głównie od waszego teamu. Bo jeżeli będziecie chodzić solo Sage, no to nie wykorzystacie ulta. Ale nie zmienia to faktu, że można wygrać śmiało gierkę. Killjoy, Raze, KO, Brimstone, Reyna. Nie mamy healera. My mamy Sage, Jett, Viper, Sova i Raze. W sumie Gorączka fajnie. spajka. Zaczynam od pistoli, też fajnie. Ta używa swojego dasha, nie wiem po co. No ale okej. Spróbujmy wspikować. Lecimy. Op. Też tu dajemy. Dajemy. Ale dostałem łeb. One guy is middle. Toksyczna zasłona w dół. Został jeden gracz. No to już team nie jest tak ogarnięty jak poprzednie. Uwaga, na mapie Aston, jak podchodzicie, taki protip, jesteście skoczyć na to. What? Jesteście bezsilni. Jak oni wszyscy zginęli? His main. Chłop dostał 81. Naprawdę? To było takie unlucky. Wszyscy skoczyli w tego granata, nie? A, matka. Maybe push with me. Przynajmniej ubrali. Są. Serio. Czas na polowanie. One heaven. Niestety.
No cóż, dobrze grają. U nas to raczej nie ogarniają. Jeszcze z kautem, serio. Po prostu słabo. Spróbujmy może postawić ścianę po CT. Bardziej w lewo się ustawmy. Szybko poszło. Nie było szans. Atakujący wygrywają. Niestety. Szkoda. Tylko szkoda, że tacy ludzie też się zdarzają po jak gracie rankingową gierkę. Niestety. Dobrze. Nie przedłużając, jedziemy ostatnią naszą gierkę w tym odcinku. Powiem wam, fajne są gorączki z pajka. Szybko to się nagrywa, to też jest fajna rozgrzewka, bo z automatu jak gram sobie gorączki z pajka, potem gram sobie turniejowe, albo sobie mogę jeszcze zagrać deathmatcha. W sumie deathmatcha jeszcze nie nagrywałem, ale wydaje mi się, że bez sensu jest po prostu pokazywanie tego. Dobra. Wezmę sobie znowu Sage, niech będzie. Miałem wziąć Viper, ale wiecie. Odcinek, gorączka, spajka, Sage, niech będzie. Trzy gierki Sage, w sumie rzadko kiedy się zdarzy, żebym na rankingowym mógł zagrać sobie innym agentem. Bo tam Sage trzeba grać, żeby zbalansować team. Bo ma 125 poziom. Ja pierdzielę. Mapa Vriss może być ciekawie. Gorączka Spajka. Jest moje życie. Zrób coś dla mnie, skarbie. Zabij ją. O, to najlepsza broń. Brand jest na środku, więc spoko. Został jeden wróg. W sumie to ten chłop chciał to fajnie rozegrać, muszę to przyznać. Bo zagrał takie typowe smoki plus tam zraszową. Ja go nie widziałem. Leży.
One city. Oh, city, city, city. City base. Został jeden gracz. Mam twój trop. Został jeden gracz. Leci bomba. Leci bomba. Zostało 30 sekund. Zobaczymy, co chłop zrobi. Splątował z tamtej strony, założył, że można wyjść stąd. Ciekawe. W sumie, jeżeli przyjdzie przez midę i zobaczy, gdzie jest plant, może myśleć, że jest na celę, więc to też jest przemyślane. Walpit. Ostatnia runda przed zamianą. One mid. One more. Wow. Cała drużyna na moich barkach. Serio, zamawiam masaż. Zamiana stron, punkt meczowy. Powiem wam, szybkie te gierki, nie? Jak ma się ogarnięty team. Jesteśmy nie do ruszenia. B-side. Spike podłożony. Został jeden wróg. Ściana postawiona. Mamy to. Ciekawe. Jak widzicie, te gierki nie są nigdy takie same. Różnią się jak cholera. No nic, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, krótki odcinek był krótki, ale jest. Nie chcę go przedłużać zbytnio. Powiem tak. Podsumowanie. Nasz akt kończy się za 6 dni. Jesteśmy na ostatnim poziomie, wbijemy sobie go na spokojnie. Co do agentów, jeżeli chodzi o Kejo, brakuje nam niecałe 40 tysięcy, jest to też do zrobienia. Dostajemy takiego gluka. Aktualnie w karierze jesteśmy na poziomie złoto 1, jesteśmy bardzo blisko złoto 2. Jak widzicie, moja ranga aktu się zmieniła, mamy już złote elementy. No ale wiecie,
Suma zwycięstw po 45, pozostało zwycięstw 5, pozycja trzecia, więc chyba to się zmieni na, tak, to mi się wydaje, że to się zmieni na złoty kolor. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybuj, jeżeli jesteś nowy na kanale. Jeżeli chcesz mi pomóc, pisz śmiało komentarze. Zachęcam do oglądania wszystkich filmów z Valoranta. Jak skończymy ten akt, postanowiłem, że nagramy sobie jeszcze jedną grę. Możecie domniemywać, co to jest, ale zobaczycie. Dzięki wielkie jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Na razie, cześć.